Artystka niezwykła, wspaniała, która nas uczy nadziei. Autorka tekstów, wokalistka zespołu Various Monks. 2006 rok, wypadek samochodowy, wózek inwalidzki. Tylko pewnie ona wie, jak było. Ważne, jak jest. Monika Kuszyńska. Ponad słabości wznoszę swoje ręce. Pełna wdzięczności ciebie wielbić chcę. Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna. Panie, ty umocniłeś mnie. Swoich łez nie boję się. Jestem wolna jak wiatr. Unoszę się na twych ramionach. Bezpieczna tak, swobodna jak ptak, ukryta w twych dłoniach. Nie wiem, czy Państwo zadaliście sobie kiedyś pytanie, może zadajecie sobie czasem, czy jestem szczęśliwy? To jest w sumie takie dość kłopotliwe pytanie i nie zawsze chcemy się z nim konfrontować, bo myślę, że nie każdy, a może niewiele osób tak naprawdę posiadło umiejętność bycia szczęśliwym. Bo ja odkryłam, że to jest umiejętność, że to jest coś, czego trzeba też się nauczyć i czego cały czas się uczę, ale z całą odpowiedzialnością mogę dzisiaj powiedzieć o sobie, czego kiedyś bym się bała powiedzieć, że jestem szczęśliwa. I zawsze możemy znaleźć milion powodów, dla których jest nam źle dzisiaj. Ale też równocześnie możemy znaleźć milion, dla których jest nam dobrze. To, że mamy dach nad głową, to, że mamy jedzenie, że mamy się w co ubrać, że możemy pójść na koncert, że mamy pokój w kraju, że mamy drugiego człowieka obok siebie, że mamy rodzinę, że jesteśmy zdrowi. Banały, prawda? Że możemy pójść na spacer na własnych nogach. To już macie niektórzy większość przewagę nade mną. I nie mówię tego jakoś przekornie, tylko chcę wam uświadomić, jak wiele jest rzeczy, za które możemy dziękować. Od wielu lat się sportem interesuję, historią no i Nową Hutą. Tak, to wszystko tutaj idealnie zgrało. Temat sportu w Nowej Hucie no, za bardzo przebadany jeszcze nie jest, więc tu jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Tych opracowań na temat sportu mamy do tej pory raczej niewiele. Kiedyś ten sport, to znaczy w czasach Polski Ludowej, przede wszystkim w latach 70., 80., no, był tutaj wszechobecny. Tak? Było bardzo dużo sukcesów sportowych. Udało mi się dotrzeć do nazwisk wszystkich medalistów olimpijskich, którzy byli z Nową Hutą związani. Na początek trzeba było wykonać odpowiednie kwerendy. Trzeba było na przykład zapoznać się z prasą z różnych dekad i na podstawie tych swoich badań
no już mogłem ustalić, które dyscypliny sportowe w jakim okresie cieszyły się szczególnie dużą popularnością, no, gromadząc materiały, które będą wykorzystane do wystawy. Staram się docierać do różnych zawodników, różnych trenerów, którzy w ciągu tych kilkudziesięciu lat istnienia Nowej Huty tutaj się wyróżniali. No i staram się też, żeby to byli przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych. Mieliśmy bardzo mocną drużynę koszykarską, Sparty Nowa Huta, którą nazywano mścicielami, ponieważ często było tak, że w ówczesnych rozgrywkach Wisła, Sparta grały z jakimiś klubami tymi samymi. I Wisła te mecze przegrywała, zdarzało się tak, a Sparta następnego dnia wygrywała, czyli tą Wisłę pomściła i stąd właśnie wziął się ten przydomek Mściciele z Nowej Huty. Bardzo dużo w Nowej Hucie było takich inicjatyw doprowadzających do tego, że ludzie sami sobie ten sport organizowali. Zwłaszcza w latach 50., kiedy ta Nowa Huta dopiero się budowała, powstawały kolejne osiedla, to ludzie sami organizowali sobie na przykład ślizgawki, sami gdzieś wyszukiwali jakiegoś kawałka łąki, na którym mogliby mecze rozgrywać. To też w relacjach różnych osób nam się bardzo często powtarza i to moim zdaniem też jest ciekawy aspekt tego sportu nowochódzkiego.